Cześć kochane, cześć gwiazdy. W zeszłorocznym filmiku z Gałkowa miałam okazję przedstawić Wam wspaniałą Amazonkę. Absolutnie dziewczynę, którą szanuję, kocham, wielbię. A dzisiaj będzie coś dużo, dużo, dużo fajniejszego. W ramach naszych wywiadów z dziewczynami sukcesu, z dziewczynami, które mają pasję, z dziewczynami, które żyją pełnią życia i coś osiągnęły, a przy tym są piękne, mają złote serca i są bardzo, bardzo mądre. Bardzo proszę. Co za historia. Karolina Ferenstein-Kraśko, właścicielka stadniny koni Ferensteinów w Gałkowie. Cześć, witam wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że taka alternatywna forma wywiadu na koniach Wam się spodoba, ale tu jest chłodno, dziewczyny, jest przyjemnie. Na Mazurach jest teraz strasznie dużo ludzi, więc w tym momencie jedyne miejsce, gdzie można mieć chwilę dla siebie i spokój i ciszę, to jest właśnie środek lasu. Słuchajcie, będzie na pewno troszkę, kamera się bujała. Malina, kiedy zaczęłaś jeździć konno? Ja tego oczywiście nie pamiętam, bo zaczęłam to jeździć konno dużo szybciej niż chyba zaczęłam chodzić, mówić i wszystko, tak jak większość zresztą członków mojej rodziny. I tak naprawdę moje jeździctwo zaczęło się jeszcze w brzuchu mamy, bo ona jeździła konno, startowała w zawodach. Tak, czyli pani Wanda nie miała problemu z tym, żeby z małym czymś w brzuszku, małym czymś w brzuszku? Te kilka dekad wcześniej trochę inaczej kobiety do tego podchodziły niż teraz. Więc rzeczywiście moja mama podchodziła do tego dużo bardziej na luzie niż my obecnie, więc tak, bardzo wcześnie zaczęłam. Bardzo wcześnie zaczęłaś. W ogóle kiedy posadzić dzieciaka na koniu? Tak teraz we współczesnym świecie, 2019, ja znam Twoje rekomendacje, tak. Wiecie, bo my z Maliną mamy godziny przegadane na ten temat, ale pytanie musi paść. Dziewczyny, kiedy wsadzamy dzieci na konie? Jeździectwo takie dla przyjemności, myślę, można zacząć tak realnie w wieku 5-6 lat. To są pierwsze ląże, pierwsze tak zwane prowadzanki, ale oczywiście kontakt z koniem nawet u takiego małego dziecka 3-letniego po to, żeby po prostu pójść z nim do stajni, żeby obcował z takim dużym zwierzęciem, pogłaskał go, poczuł ten klimat i tą aurę, jaka się unosi dookoła koni, to oczywiście można zrobić dużo wcześniej, ale jakąś taką regularną naukę jazdy w takiej fazie początkującej, to myślę, że to jest optymalne, 5-6 lat. Tak, dobra, to teraz powiedz szczerze, kiedy posadziłaś swoich chłopaków, bo kto obserwuje Instagrama Maliny, to wie, że Lara już siada. A Lara ma ile lat, Malineczko? Lara ma 3,5 roku. Pierwszy raz siedziała na koniu, jak pewnie miała z 2. A chłopcy? Chłopcy podobnie, aczkolwiek muszę przyznać, że chyba dziewczynki rzeczywiście, jeżeli chodzi o konie, mają takie coś w sobie, że ciągnie w tym początkowym okresie je coś więcej do coś więcej. Koni, więc ona rzeczywiście w wieku 2 lat już się bardzo tego kontaktu domagała i to tak zwane prowadzanki, spacerek, dwie osoby, jedna osoba prowadzi kucyka, druga pilnuje, podtrzymuje dziecko, żeby mu się nic nie stało, ale właśnie to taki pierwszy kontakt, to myślę, że to jest fajna historia, taka nauka równowagi, poczucie jakby takiej relacji z takim dużym zwierzęciem, no to jest na pewno duża wartość, tak? Nawet na tym początkowym etapie życia. Malina, powiedz mi jeszcze jedną rzecz, o której też kilka razy rozmawiałyśmy, a to jest bardzo ciekawe, słuchajcie, bo historycznie te konie były zawsze związane jednak z pierwiastkiem męskim. Faceci na tych koniach jeździli, walczyli, polowali i tak dalej. Co się zadziało takiego? Jak ty to czujesz? Bo słuchajcie, Malina organizuje tutaj obozy jeździeckie i oczywiście, że są również na tych obozach chłopcy, natomiast gro dzieciaków, które uczestniczą w tych obozach i mało tego, ja nie mówię tylko o obozach dziecięcych, tylko też o tych naszych babskich obozach, na które tu przyjeżdżamy. Słuchajcie, to nie są tak babskie obozy, że to jest zamierzenie, tylko są babskie obozy, bo po prostu przyjeżdżają same dziewczyny. Od wieku 20 lat do 50-60 po prostu przyjeżdżają do Maliny dziewczyny na obozy. Ja myślę, że po prostu kobieca siła i taka potrzeba jednoczenia się, jakiejś wspólnoty,
wspólnych przeżyć i tak dalej. No to jest taka chyba głęboka i bardzo silna... mam dreszcze po prostu. Głęboka i bardzo silna potrzeba teraz we współczesności wśród wielu kobiet i myślę, że takie wspólne przeżywanie jakichś nowych wyzwań, nowych historii bardzo nam dużo daje. Więc myślę, że po prostu takie obozy, czy dla dojrzałych kobiet, czy właśnie dla dziewczynek i to obcowanie z naturą, po prostu to jest jakaś taka... dużo większa wartość, nawet niż przy obozach fitnessowych, czy jakichś innych challenge'ach, na które kobiety się w dzisiejszych czasach decydują. Myślę, że rzeczywiście to jeździectwo jest takim wyjątkowym doznaniem. No i oczywiście każdemu to serdecznie polecam, bo uważam, że ma to bardzo dobroczynny w ogóle wpływ na rozwój nas. Tak, absolutnie się zgadzam. I całego otoczenia. I nawet rodziny później. Wracamy zupełnie inne z tych obozów. Natomiast wiesz co, Anina, jeszcze to moje spostrzeżenie, o którym Ci mówiłam po obozie majowym tutaj, że nieprawdopodobna, słuchajcie, jest ta solidarność kobiet tu, pomaganie sobie, kibicowanie sobie nawzajem. Słuchajcie, to jest tak fajne, to jest tak niesamowite, bo dziewczyny tu się totalnie wspierają. Dostosowujemy się zawsze tak, żeby każdy miał komfort. Wszystko robimy, żeby wszyscy byli zadowoleni, bo wiadomo, że jest różny poziom jakby jeździectwa, ale jak jeździmy razem w tereny, jak robimy coś razem, to staramy się tak, żeby wszyscy dobrze się czuli. Nie ma w ogóle żadnych fochów, nie ma żadnych obrażania się, nie ma, że ktoś się wywyższa, że jest taki super, a... Dalia, co ty robisz? Dalia się próbuje wywyższyć, słuchajcie, a to jest bardzo ciężko przy koniu, na którym jedzie Malina. Także to jest, i słuchaj, czy na obozach tych małych dziewczynek też to obserwujesz, że dziewczyny sobie pomagają, że są po prostu takie bardzo serdeczne wobec siebie? Ja myślę, że taka wspólnota tych przeżyć i takich bardzo silnych doznań, bo nie ma co ukrywać, że to jest i ryzykowny sport i bardzo pracochłonny i czasochłonny, wymaga konsekwencji, wymaga właśnie, myślę, że bardzo tak wycisza, chociaż to się naprawdę dużo dzieje, ale żeby nawiązać kontakt z tym zwierzęciem, naprawdę musimy nauczyć się panować nad swoimi emocjami i wiele jakby różnych relacji między tym partnerem, którym w tym przypadku jest koń, jest takich trochę pozawerbalnych, więc ja myślę, że to wszystko razem w połączeniu po prostu daje taki świetny efekt, że się wszyscy dobrze czują. No i myślę, że... Dobra energia. Ja uważam, że to nie do... Raczej mam takie poczucie misji niż jakaś komercyjna historia. I myślę, że to też jest ważne, no, że to nie jest... jednak to jest dość kameralna grupa ludzi. Tak. I myślę, że jednak... Ale też tego nie chcesz zmieniać tak naprawdę. Tak, tak. Bo mogłabyś na te obozy przyjmować dużo więcej osób, tak, ale z uwagi na to, żeby zachować tę... Dokładnie, zależy mi na budowaniu relacji. I na jakości tego, jeżeli ktoś ma się naprawdę nauczyć jeździć konno i pokochać tą dyscyplinę, no to musi być jakaś dość ograniczona grupa ludzi, bo inaczej chyba dobrze tego się tak naprawdę nie da zrobić, więc... No dobra, są obozy dziecięce, są obozy dla dorosłych, ale Gałkowo znany jest ze wspaniałych eventów i takich już mega spektakularnych wydarzeń, które organizujesz. I tak naprawdę, słuchajcie, ja się zastanawiam, czy są imprezy, no jest Kawaliada, ale czy są imprezy, które są bardziej rozpoznawalne niż robione przez tę panią? Ja akurat bo przy Kawaliadzie też współpracuję. Dokładnie. No czyli po prostu guru również, jeżeli chodzi o takie eventy. Malina, jak to się zaczęło? Jak się zaczęło Gałkowo Masters? Które było Gałkowo Masters w tym roku już? 17? W tym roku to była już 17 edycja, więc rzeczywiście... To jest Mateusz Gessler, wiesz? Państwo, Gessler na przebieżce. Na jakiś rajd? No raczej. Możemy jak dobra sługa za wami biec. Chodź Dalia, dojedziemy. Chodź, ja muszę być troszkę z przodu, żeby Malinkę było widać, wiesz? Dobra dziewczynka, tak. Dobry koniś, tak.
Marina, jak się zaczęło Kowomarstwo i w ogóle co ty masz w głowie, że wymyślasz takie niesamowite rzeczy w tym polskim jeździectwie? Wiadomo, że to się staje, sport się staje, mam nadzieję, coraz bardziej popularny, ale jak ty wpadasz, dziewczyna, na te pomysły, żeby organizować takie imprezy, żeby był konkurs kapeluszy w Polsce na Mazurach, słuchajcie. W tym roku to była już 17. edycja. Rzeczywiście my w roku mamy kilka, w zależności od pory roku, takich spektakularnych tutaj projektów jeździeckich. Ja myślę, że potrzeba organizowania tego typu historii jest po prostu bardzo prozaiczna. No po prostu muszę utrzymać te 100 koni, które tu mamy w Gałkowie, muszę je codziennie nakarmić, muszę ciągle wymyślać jakieś nowe historie. Żadniny koni jest to dość, przyznam szczerze, karkołomne wyzwanie i tylko jakieś kreatywne takie historie są w stanie zainteresować miłośników tego sportu lub znaleźć nowych, którzy by się tym jeździectwem zainteresowali, więc jakby to jakoś tak bardzo naturalnie zaczęło funkcjonować, a pomysł na legendarny konkurs kapeluszy, czy akcję charytatywną, czy mistrzowski test powożenia i próba terenowa i te wszystkie dodatkowe historie poza sportem, które się w Gałkowie bardziej związane z lifestyle'em dzieją. Myślę, że to jest, to też wszystko stało się bardzo naturalnie, po prostu jeździectwo to nie jest tylko sport, to jest również tryb życia. Bardzo piękna historia, no i bardzo mi zależało na tym, żeby szerszej ilości ludzi, szerszej ilości ludzi nie do końca związanych z tym jeździectwem opowiedzieć tę historię i w jakiś barwny sposób przykucić uwagę. No i chyba mi się udało. Na pewno to, że ci się udało, to niewątpliwe. Ale Marina, twoi rodzice, ty jesteś w ogóle ta tabliczka, która wisi w stajni, pasja dla koni od 4 pokoleń, to nie jest tabliczka, która nic nie mówi. Ta tabliczka bardzo wiele mówi o twojej rodzinie i o tym, skąd to się wszystko wzięło w twoim życiu. To prawda, nasza historia z końmi tak naprawdę zaczęła się jeszcze w XIX wieku, od narodzin mojego dziadka Ludwika Ferensteina, który się urodził właśnie w 1899 roku, uczestnika 3 wojen, niesamowitego jeźdźca, miłośnika koni, kawalerzysty, wielkiej osobowości i takiego autorytetu powojennego właśnie w jeździectwie. I to za jego sprawą w ogóle w mojej głowie zaczęła kiełkować taka myśl o tym, żeby zawody sportowe czy imprezy jeździeckie poszerzyć nie tylko o tą część właśnie sportową, nie tylko o rywalizację, ale również o tą część lifestyle'ową, bo to właśnie on opowiadał mi o wspaniałych paniach w pięknych kapeluszach i tej modzie, jaka towarzyszyła zawodom jeździeckim przed II wojną światową. To on we mnie wszczepił taką miłość do elegancji, do tego, że jeździectwo na co dzień jest bardzo pracochłonne, jest naprawdę, tu się bardzo dużo dzieje i większość roku spędzamy w kaloszach, bryczesach i w koszulach kratę. Ale jak ciężko pracujemy, tak chcemy też wspaniale móc świętować ten dzień, kiedy właśnie odbywa się w Gałkowie wielkie święto jeździectwa, jakim jest Gałkowo Masters i Międzynarodowe Zawody Jeździeckie. Więc myślę, że fantazja, która nam towarzyszy na co dzień, po prostu trzeba było ją przekuć też właśnie w taką historię, jaką jest konkurs kapelusz. Dokładnie tak. No i ma to się w genach po prostu, Marina. No gena się nie wydłubie. Słuchajcie, Marina napisała doskonałą książkę, którą oczywiście Wam pokażę. Nie będę jej recenzowała i też nie chcę tak naprawdę z Mariną za dużo mówić o tej historii, bo tam wszystko znajdziecie. Jest to książka, którą absolutnie polecam, cudowna i to nie tylko dla osób, które jeżdżą, nie tylko dla osób, które interesują się tym sportem, ale dla tych osób, które po prostu chcą przeczytać o życiu i pasjach naprawdę wspaniałej kobiety. Także książka jest absolutnie doskonała. Pokażę Wam w gram. Ja mam na przykład z autografem. No dobra. Taką książkę. Dziewczyny, świetnie się rozmawiało. Świetnie się rozmawiało, ale my, jest czas. My musimy, słuchajcie, wybaczycie nam, że jeszcze coś tam dopowiemy. Może uda mi się Malinę namówić, żeby jeszcze coś o czymś porozmawiać w stajni, ale słuchajcie, przyjechałyśmy sobie same.
teren, pozbyłyśmy się dzieci i wszelkich innych przyległości i po prostu mamy ochotę trochę poszaleć. To co, Malina, kłus? Oczywiście. To jedziemy. No i słuchajcie, terenu z tą panią bez krutyni nie może być. Z miłości do koni, prawda, Armstrong, prawda, Dalio? Tak, trzeba się napić i pokopać kopytkami w wodzie, tak. Zobaczcie, jak jest pięknie. Tak! I tutaj dopiero widać lata pracy z koniem. Armstrong, pokop kopytkiem w wodę. Dobry koń. Piecie? Razie, ale mało wody tak, jest. Tak. Bo wiesz co, bo jest zamknięta. Mało wody. A, zamknięta śluza. Słuchajcie, takie atrakcje to tylko tutaj. Szczęśliwe konie i szczęśliwi ludzie. Chodź, Darcik, do nas, chodź, dobry pies. Słuchajcie, pogadałyśmy na koniach. Chciałam jeszcze wyjaśnić, że to był wyłącznie taki teren z wywiadem i tylko dlatego Malina nie miała kasku, prawda Malina? Bo zawsze w terenie się jeździ kasku. W większości przypadków jak najbardziej. W większości przypadków tak się. Ale na spacery takie babskie pogaduchy, gdzie koń w ogóle tak ledwo powrócił kopytami, to było tak. Malina, masz idealne życie. Masz absolutnie idealne życie. Mieszkasz w Warszawie, masz stadninę koni na Mazurach, setki koni, przepiękne widoki, idealna rodzina. A teraz dobra, jak to wygląda w rzeczywistości? Jak ty łączysz tą cholerną Warszawę z Gałkowem? Jak ty w ogóle dziewczyno dajesz radę? Bo to jest, ja w ogóle nie cierpię wszelakich ideałów, to, więc wiesz, to jeżeli ktoś mówi, że coś jest idealne, to na pewno jest na tym jakaś totalna rysa i wszystko wygląda zupełnie inaczej. Ale rzeczywiście nie ukrywam, że to życie udało mi się tak nim pokierować, że pracuję i kocham to, co robię, łączę pasję z pracą. Udało mi się zarazić moją rodzinę również do tego, żeby... Co jest istotne. Tak, tą pasją i no, chyba nie ma nic wspanialszego, niż móc dzielić z własnymi dziećmi, z własnym mężem czas i ten czas jest bardzo tak zwany quality time, bo wszyscy razem robimy coś, co kochamy, to razem bardzo łączy, bardzo spaja. No i tak się złożyło, że rzeczywiście żyjemy na dwa światy, na właśnie dwa domy. I w ciągu roku szkolnego. No właśnie, kiedy bo dzieci, chłopcy są tak jest, w szkole w Warszawie. Kiedy dzieci... Larcik teraz też już zacznie przecież szkołę w Warszawie, przedszkole w Warszawie na stałe. Jak w ogóle to działa w takim układzie siedmiodniowym? Ile czasu jesteś w stanie być w Warszawie, pracować? Bo przecież pracujesz, no masz firmę w Warszawie, musisz tam być. Myślę, no i są dzieciaki. Tak, oczywiście. A tu setka koni. Ja myślę, że kobiety w dzisiejszych czasach, może kobiety są kobietami renesansu i łączą ileś tam funkcji, tak jak w pracy, tak w domu, też jak przychodzi pasja czy sport, w moim przypadku taki bardziej wykwalifikowany i, no i na pewno też poświęcam temu dużo czasu, ale przez to właśnie, że te światy się przenikają, udaje się to wszystko jakoś razem połączyć. No i chyba to daje mnóstwo satysfakcji i szczęścia. Ale że człowiek bywa bardzo ciężko, bardzo trudno, bo to jest ciągle bardzo, bardzo intensywny czas. I bo są niby tylko 3 godziny, słuchajcie, ale to są czasem aż 3 godziny, no bo nie dasz rady być w 2 miejscach naraz, a czasem pewnie w 2 miejscach dużo się dzieje, bo słuchajcie, 3 dzieci. Ja właśnie może dlatego, że odpuszczam sobie ten idealizm, daję radę. A widzicie? Raczej, dokładnie. Daję radę i czasami przymykam oko na pewne jakieś niedociągnięcia w życiu i po prostu do tego podchodzę trochę bardziej na spokojnie i taki twórczy szał, to znaczy wszystko się kłębi. Troszkę jest chaosu. Jest w tym troszkę chaosu, a czasami więcej niż troszkę. Nigdy nie wiem, jak to się dzieje, że to się wszystko wychodzi, jak to wszystko działa. Ja myślę, że właśnie takim spoiwem jest ta pasja, dla której można w życiu zrobić dużo więcej. No i to chyba tak jest. Słuchaj, czy jak często udaje wam się wyjechać na takie wyjazdy rodzinne, że cała piątka pakujecie się do samolotu, zostawiacie wszystko i lecicie? Dziewczyny! Ja myślę, że robimy tak zazwyczaj 1-2 razy do roku.
Myślę, że to jak w każdej rodzinie czasami bywa, czasami to się udaje częściej, czasami rzadziej. Ja też jakby tak bardzo szanuję też zdanie moich dzieci, to co, na czym im zależy i tak dalej. No i ostatnio te wyjazdy, no właśnie, ostatnio te wyjazdy każdy chce czego innego. Chce czego innego. I ja myślę, że to jest bardzo ważne, żeby też cenić indywidualność swoich dzieci i każdy potrzebuje czasu dla siebie, a szczególnie jak się żyje w takiej szalonej dużej rodzinie, no to tego czasu dla samego siebie po prostu jest strasznie mało i czy to mówi 40-letnia mama, czy zaczynający być nastolatkiem, dwunastolatek, czy tata, każdy kiedyś potrzebuje takiej przestrzeni dla siebie, więc ostatnio rzeczywiście te wyjazdy bywają w różnych konfiguracjach, nie w komplecie, ale oczywiście raz czy dwa razy do roku gdzieś razem poza Mazurami, bo też, no bo tutaj dokładnie, bo jadąc tutaj to ciężko powiedzieć, że się jedzie na wakacje, tylko to jest po pierwsze drugi dom albo może no właśnie, nawet pierwszy czy dom. Drugi, o to chciałam się spytać, jak myślisz dom, to myślisz Gałkowo, czy jak myślisz zawsze, dom, to myślisz Warszawa? Zawsze myślę Gałkowo. Gałkowo, oczywiście. Zawsze myślę Gałkowo. Ale obecnie to jednak tego czasu więcej spędzamy w Warszawie, ale myślę, że domem jest tam, gdzie jest twoje serce jednak, więc w tym przypadku to są Mazury, bo tutaj odpoczywam, tu się regeneruję, tu nabieram sił, tu przychodzą wszelkie twórcze pomysły mi do głowy po to, żeby później w ciągu roku właśnie w mojej firmie eventowej też tworzyć jakieś nowe projekty i historie, które później też mi dają bardzo dużo satysfakcji poza byciem tutaj. No i widzicie, i miało nie być idealnie, a wyszło znowu idealnie. Po prostu wszystko łączy, niby bez perfekcji, a jednak wszystko na koniec perfekcyjnie wychodzi. Słuchaj, czy wy z Piotrkiem w ogóle macie chwilę dla siebie? Wiesz co, ja myślę, że jak w życiu. Jak w życiu? Bywają takie wzloty i mniejsze wzloty w tej kwestii. Myślę, że to są takie momenty, że rzeczywiście mieliśmy takie pół roku, że bardzo pilnowaliśmy takiego czasu tylko dla siebie, żeby wyjeżdżać i zrzucaliśmy babci, Paulinie, dzieci na głowę i to były takie, to były króciutkie, no czasami po prostu 24 godziny albo 48 godzin, ale to jest wasz czas po prostu w innej przestrzeni i to już wystarczy. I to już wystarcza często. Ale ostatnio z kolei absolutnie nam się to nie udaje i już, no ale może za jakiś czas wrócicie, po sezonie, po tym gorącym sezonie. Tak, stoicyzm to jest moja domena i trochę natura, więc myślę, że na wszystko jest czas. Także kochani, kobieta, która udaje, że nie jest idealna, jest idealna. Trzeba żyć. I co ja mam zrobić? Strasznie to jest krępujące, co mówisz. Malina, trzeba dać się trochę na luz, prawda? Z tym wszystkim. W sensie z tymi wymaganiami, które są do kobiet, że mamy w każdym polu być idealne. No słuchajcie, umówmy się, nie ma czegoś takiego. Myślę, że nie ma takiej potrzeby. Nie ma takiej potrzeby. Ale to jest bardzo trudne, biorąc pod uwagę wszystko, co nas otacza. Jesteśmy bombardowani wszelkimi idealnymi obrazami i wizerunkami w mediach. I ja się na tym też bardzo często łapię, że mam bardzo dużo sobie do zarzucenia, że się nie mieszczę w jakichś tam kanonach rozmiarów 34 czy 36. Wygląda jak milion dolarów, czy to kryguje. Nie, żadne krygowanie. Czy za mało czytam, czy nie rozwijam się w jakiejś tam obszarze. Znaczy ja myślę, że to też jest zdrowe i dobre, żeby zwracać na siebie uwagę trochę krytycznie i też sobie tak wszystkiego nie odpuszczać. Nie folgować. Tak, ale taki balans zdrowy w życiu jest bardzo nam potrzebny. No i chyba właśnie złapanie tego balansu to jest taka droga, którą warto iść, ale nie zawsze ona do tego celu nas prowadzi i nie jest taka prosta. Coś w Polsce nie ma tak dużo prostych dróg, na świecie również, ale może byłoby też trochę za nudno, jakby to wszystko było takie proste, prawda? Czyli co, dziewczyny, chłopaki, no życzymy wam, żeby te drogi wam się prostowały i żeby prowadziły jak najczęściej na Mazury. Zapraszamy do Gałkowa. Zapraszamy, kochani, całujemy.